Opowiem Ci dzisiaj o najbardziej f***owanych sytuacjach, jakich byłam świadkiem, mieszkając w Nowym Jorku. Ale po prostu tyle bezdomnych się nagle zbiegło do tego jednego faceta, która włożyła swoje ręce w majtki. To było tak obleśne, o Boże, to było tak obleśne. Nie drapał się po nodze, tyle powiem. I zadzwoniłam aż na policję o porno w metrze. Ha! Że ta kobieta też się dotykała. Rusz tą swoją pieprzoną białą dupę. Zapraszam. Polka w Ameryce. Witaj na kanale Polka w Ameryce. Mam na imię Olka. Zabrałam Ci dzisiaj w moje ulubione miejsce na Manhattanie, czyli do Bryant Parku. Bryant Park znajduje się między 5 a 6 aleją na 42 ulicy na Manhattanie i jest na tyłach biblioteki publicznej. Znacie tą bibliotekę na pewno z takich filmów jak Pojutrze, albo Ghostbusters, albo Seks w Wielkim Mieście. Jest to bardzo, bardzo popularna biblioteka na całym świecie. Przede wszystkim muszę zacząć od tego, że uwielbiam Nowy Jork i że czuję się tu bardzo bezpieczna. Czuję się tu bezpieczniejsza niż w Polsce, o dziwo. Co nie zmienia faktu, że nie jest to do końca normalne miejsce. To ja już jestem tutaj na słoneczku, opalam się. Dużo w ogóle sytuacji absurdalnych i dzieje się w metrze. Metro to jedno z tych miejsc, do którego trafia najwięcej oszołomów, jak się okazuje. Więc miałam taką sytuację, że wchodzę do metra i metro jest dość zapchane, ale widzę, że jest miejsce tak z boku, cała jedna ławka dla mnie, nikogo wokół, no to ja sobie siadam. Po czym widzę, że naprzeciwko leży sobie, śpi sobie bezdomna kobieta, też na takiej ławce właśnie podwójnej, dwa miejsca zajmuje. I leży sobie kobieta i widzę, że wszyscy wokół się odsuwają. I ta kobieta bezdomna sobie śpi. Ja się tak zastanawiam, dlaczego ci ludzie się odsuwają i dlaczego jej płaszcz się rusza. Okazało się, że jej płaszcz się ruszał, ponieważ to nie był tylko płaszcz, ale to były jakieś robaki na tym płaszczu. Najprawdopodobniej jakieś pchły, prawdopodobnie. I tak patrzyłam się na ten jej płaszcz, który po prostu się ruszał, a to wszystko było robactwo. To było tak obleśne, o Boże, to było tak obleśne. Także to jedna z tych takich bardziej obleśnych historii, która mi się przydarzyła w Nowym Jorku. Zeszłam jednak ze słońca, bo trochę za bardzo mnie parzy i widzę tutaj osoby za mną też już się przesuwają bardziej po prostu do cienia, bo jest mega gorąco dzisiaj. Dzisiaj jest pewnie z 30 stopni jak nic. W każdym razie z kolejnych sytuacji, które mi się przydarzyły, to rasizm. Mianowicie po raz pierwszy w życiu doświadczyłam rasizmu na sobie. Zastosowano rasizm przeciwko faktu, że jestem białą kobietą. Pierwszy raz wydarzyło się to na Queens. Przechodziłam sobie dzielnicą, która się nazywa Jamaica Queens. To jest taka właśnie bardziej ciemna dzielnica. Ja tam miałam jakąś pracę, musiałam tam pojechać i wracając właśnie z pracy do domu, idąc na metro, jakiś właśnie mężczyzna czarnoskóry mnie minął i powiedział mi, żebym stąd spadała, bo jestem zbyt biała, żeby być w tej okolicy. I powiedział to w taki dosyć nieprzyjemny, że tak powiem, sposób. Także to było moje takie pierwsze doświadczenie w sumie z rasizmem tutaj w Stanach. Druga taka rasistowska sytuacja przytrafiła mi się, jak przechodziłam przez ulicę i facet się zatrzymał. I ja właśnie przechodziłam sobie na zebrze na spokojnie. I on otworzył swoje okno, już tak się nie otwiera, ale powiedzmy, że tak oto nakręcił korbką swoje okno, otworzył i krzyknął do mnie, chciałam po angielsku. W każdym razie, rusz tą swoją pieprzoną białą dupę. No. Ja się cieszę, że mi się to wydarzyło, bo teraz przynajmniej rozumiem, jakie znaczenie ma mój kolor skóry w tym kraju i też rozumiem po prostu to, że jestem oceniana za mój kolor skóry, mieszkając tutaj, podczas gdy mieszkając w Polsce byłam po prostu taka jak każdy inny.
jestem w innej miejscowie już, wciąż w Bryant Parku. Chcę jak najlepiej pokazać Wam moje ukochane miejsce w Nowym Jorku z każdej perspektywy. Wracając do tematu. Bardzo dużo z tych historii, najbardziej zjebanych sytuacji dotyczy osób bezdomnych. I tak na przykład widziałam dwie osoby bezdomne, które się całowały i dotykały w okolicach Times Square i po prostu wszystko można było widać. Nie są to za fajne widoki. Mam jeszcze inną historię o osobach bezdomnych, ale to już się przytrafiło mojej znajomej. Co się stało? Są takie kratki, które się popycha, żeby wejść do metra i ona widziała osobę bezdomną, która włożyła swoje ręce w majtki, a potem przetarła te kratki. A ludzie tego normalnie dotykają. Także takie historie się zdarzają. Raz zdarzyło mi się tutaj zadzwonić na policję. Byłam w centrum na Manhattanie przy stacji autobusowej i wysiadł facet, szedł przede mną, dlatego go jakby widziałam i w pewnym momencie staje na rogu i podbiega mnóstwo do niego bezdomnych, a on im rozdaje, bierze $50 od każdego i rozdaje im takie małe jakby opakowania czerwone i w środku coś było, takie zawinięte opakowania, więc nie wiem, czy to była heroina, czy co, ale po prostu tyle bezdomnych się nagle zbiegło do tego jednego faceta na rogu przy dworcu autobusowym, że to był szok. I zadzwoniłam aż na policję, odeszłam trochę i powiedziałam, że chyba tutaj jakieś narkotyki są sprzedawane, bo czegoś takiego nie widziałam. Akcja cała trwała może 2 minuty, po prostu ci bezdomni wiedzieli, w którym miejscu się pojawić, ile kasy mieć przygotowane i co i od kogo będą kupować. On wyciągnął ten jakiś woreczek z tymi czerwonymi, małymi saszetkami i je wszystkim rozdawał. Masakra. Jest jeszcze jedna historia, ale to akurat przytrafiło się mojej znajomej, nie mi. Była w metrze, rozmawiała przez telefon i cały ten wagon był pusty. Była tylko ona i jakiś facet, który siedział naprzeciwko niej. Więc to też już było od razu podejrzane, że akurat ten facet usiadł naprzeciwko niej. Kiedy jak wchodziła do metra, to było całkowicie puste. Więc siedzi sobie ten facet, ona jest coś tam na telefonie, z kimś rozmawia, patrzy się gdzieś w dół i nagle widzi kątem oka, że coś się jakby się rusza i ona myślała, że on się drapie po nodze. Nie drapał się po nodze, tyle powiem. Popatrzyła się w górę i oczywiście możecie się domyślać, co facet robił. Natomiast, jak wspomina moja koleżanka, był wiotki. To, co ona zrobiła, to po prostu wstała, jak prawdziwa nowojorczanka z jajami. Mamy tutaj grubą skórę w Nowym Jorku, mieszkając można naprawdę się sporo nauczyć w bardzo ekspresowym tempie. Więc ona po prostu wstała i zmieniła swoje miejsce siedzenia i taką miała przygodę. Mi jeszcze jakoś nikt nigdy nie wyciągnął ptaka przy mnie i czekam na ten moment i po prostu czekam. Nigdy nie zapomnę sytuacji, jak mieszkałam tu już kilka miesięcy, pewnie z 3-4 miesiące. Jeszcze się wszystkiego uczyłam. Jechałam metrem. Akurat to była stacja długa, w sensie to było metro ekspresowe i spędziliśmy chyba z 7 minut między przestankami, także nie było nawet możliwości, żeby zmienić specjalnie wagon. Ale też z drugiej strony nie chciałam zmienić wagonu, bo dla mnie to było bardzo fascynujące. Jako jedna po prostu z pierwszych absolutnie pojebanych, nienormalnych psychicznych rzeczy, jakie widziałam, z jakimi się spotkałam. Pani dostała jakiegoś załamania nerwowego, nazwałabym to, i zaczęła opowiadać na głos, właściwie krzycząc na całe metro, na cały wagon, zaczęła krzyczeć o swoim chłopaku, który to ją zdradza i który ma kochankę, i słyszała, jak uprawiają seks i generalnie zaczęła to demonstrować. I tak krzyczała do wszystkich, ja go nie potrzebuję, ja go pierdolę i że ja mogę sobie robić a też. I po prostu to wszystko demonstrowała. Tylko że ta jej demonstracja opierała się na tym, że ta kobieta też się dotykała. Była wciąż w ubraniach, natomiast po prostu takiej wizualizacji kobiety, która cierpi, która została zraniona, która ma kłopoty psychiczne na dodatek, czegoś takiego nigdy nie widziałam i niełatwo po prostu będzie mi to wymazać z pamięci. Kolejne dwie sytuacje dotyczą porno w metrze.
Wow, okej. Okay. Siedziałam sobie w metrze i kątem oka słuchałam sobie muzyki i generalnie kątem oka widzę, że facet obok mnie coś ogląda i widzę, że tam się coś tak rusza. Tak tylko delikatnie zerknęłam jakby w dół, co on tam robi, co on ogląda i oglądał sobie porno. W środku, w wypełnionym metrze, siedząc przy mnie, facet po prostu na słuchawkach też oglądał sobie porno. Spoko. Inna sytuacja, którą zresztą mam nagraną, którą gdzieś tutaj wrzucę w tym miejscu, ale oczywiście zapikseluję. To, co oglądacie w tym momencie, to facet, który jedzie schodami ruchomymi w dół do metra i rozmawia ze swoją dziewczyną najprawdopodobniej, która się mu masturbuje do kamery i on na to wszystko patrzy, a ja jestem z tyłu i to nagrywam. Także tego typu pojebane sytuacje mają miejsce po prostu w Nowym Jorku. Jest tu tyle świrów, ale też tyle pozytywnych i zajebistych ludzi. Także to są po prostu takie dwa spektra, jeśli chodzi o Nowy Jork. Jak się okazało, tyle tych pojebanych historii mi się wydarzyło, że musiałam podzielić ten odcinek na dwa. Także to tyle w dzisiejszym odcinku, ale skoro tu wciąż ze mną jesteś, oznacza to, że podobają Ci się tego typu historie, że Cię to zaciekawiło, obrzydziło albo po prostu zainteresowało, że zostałeś po prostu albo zostałaś ze mną tutaj do tego momentu. Także dziękuję Ci bardzo. Subskrybuj, komentuj, dawaj mi lajki. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Zapraszam do kolejnych odcinków Polki w Ameryce. A ja muszę uciekać, bo widzę, że ktoś się na mnie tutaj czai i ktoś na mnie się patrzy z krzaków. Zobaczcie sami. O tam. No nic. Uciekam stąd.